Okej, już działamy, więc mogę teraz zaprosić, tak, Agnieszkę. O, super, jest Aga. Super. O, dobry wieczór. Czekajcie, muszę jakoś zaraz się usadowić, żeby... Słuchaj, żeby było widać. Mam nadzieję, że będzie słychać, bo ja nie mam słuchawek. Słuchaj. Bardzo dobrze jest Cię słychać, Aga. Myślę, że bez żadnego problemu. Dobra. Coś muszę podkręcić, żeby było mnie lepiej widać, czy wystarczy, że mnie słychać? Wiesz co, ja myślę, że bardzo dobrze jest Cię widać i słychać, więc chyba będzie super. O, no to bardzo się cieszę, Aga. Dobra, więc zaczniemy, co? No pewnie, ja jestem z wami gotowa. Tutaj jest Luna, mój pies obok, więc może być tak, że będą różne jakieś dźwięki się wydobywać, ale spoko. Myślę, że damy radę, bo moja prada też tutaj leży na łóżku obok, więc myślę, że wiesz. Samo życie. Dokładnie. Naturalnie. Naturalne, tak, naturalne życie. Więc, moi drodzy, tutaj Ania Sośnierz. Dzisiaj kręcimy, robimy właściwie na żywo podcast Się Czyta i jest z nami dzisiaj Aga Cegielska. Cześć, Aga. Bardzo mi miło, dzień dobry, kłaniam się. O, super. Bardzo serdecznie też witamy wszystkie osoby, które teraz się łączą. I Aga, chciałam Ci bardzo pozdrowić, pozdrowić i podziękować za to, że dzisiaj w ten wyjątkowy Dzień Kobiet jesteś z nami. Bardzo się z tego powodu cieszę i chciałam Ci powiedzieć na samym początku, że właśnie, oczywiście zaraz opowiemy o książce, ale od momentu, gdy poznałam Cię kilka lat temu przy pisaniu Twojej pierwszej książki, jak byłam u Ciebie w programie, to jesteś dla mnie taką osobą, takim kobiecym wzorem, ale takiej pozytywnej, dobrej energii, takiej pracowitości, więc chciałam Ci od razu bardzo serdecznie za to podziękować i Cię docenić za to, że jesteś. Dziękuję Ci, Aniu, doceniajmy się nawzajem. Ja też bardzo doceniam to, co robisz i to, co każda z nas robi w swoim ogródku. I jeżeli pojawiają się takie momenty, kiedy brakuje nam sił, to też te momenty akceptujmy. Natomiast co chcę powiedzieć? Nie da rady bez pracy. To jest tak trochę jak w sporcie. Ja miałam przyjemność z tym sportem mieć więcej do czynienia, bo jestem córką zawodowego sportowca i później trenera, więc ja zawsze mówię, nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek zrobić, cokolwiek osiągnąć, cokolwiek zmienić, przetransformować w swoim życiu bez pracy. I tu umówmy się, to jest tak jak dbanie o zdrowie. Zresztą w tej ostatniej książce jest takie piękne zdanie, które mówi, wypowiada profesor Iżycki, onkolog, przepraszam, się tak odwracam, bo ja tu sobie zapaliłam świeczkę z wosku pszczelego i tak gdzie mi odgłosy idą, ale wszystko jest okej, okay. Nie podpalę nic tutaj obok. Natomiast wracając do pana profesora, powiedział takie piękne zdanie, że dbanie o zdrowie to jest wiosłowanie pod prąd. I tak dokładnie jest. Dbanie o zdrowie to jest wiosłowanie pod prąd, natomiast jeżeli cokolwiek chcemy, pragniemy w swoim życiu zrobić, osiągnąć, wypracować, to tak jak w przypadku mięśni, zdrowia i tak dalej, to się nie uda bez po prostu bezkonsekwentnej pracy. To nie spada z nieba. To jest piękne. Chciałam Ci, Aga, na samym początku jakby też jeszcze powiedzieć, że dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Naturalnie dla zdrowia. To jest, Aga, Twoja czwarta książka. Czwarte dziecko. No piąte z Twoim dzieckiem faktycznym, jakby takim niepisanym, nie? Więc, Aga, chciałam Cię zapytać, skąd u Ciebie, ponieważ jesteś też dosyć młodą kobietą, skąd u Ciebie wzięła się taka fascynacja zdrowiem? Bo często bywa to tak, że my musimy dojść do pewnego momentu, że życie nas kopnie w tyłek, nie? Bo na samym początku jednak jest tak, że mamy dużo siły, dużo energii. Nawet jeżeli nie dbamy o to zdrowie, nie wysypiamy się, nie zwracamy uwagi na dietę, to jakoś dobrze nam to wszystko idzie, nie? I niektórzy właśnie albo potrzebują jakiegoś takiego kopniaka, albo potrzebują właśnie jakiejś inspiracji. Skąd ona się u Ciebie wzięła? Wiesz co, Aniu, ja zawsze mówię o tym, że dbanie o zdrowie to jest układanka puzli. I w moim przypadku to były zawsze puzzle. To od samego początku były puzzle, od dzieciństwa, od czasu, kiedy wychowywałam się w bardzo dużej bliskości z naturą w ogrodzie moich dziadków, co było dla mnie bardzo naturalne. Przez później czas, kiedy znalazłam się przez wiele lat za granicą, w różnych miejscach, też między innymi w Azji, która mi pokazała to podejście takie naturalne, holistyczne,
I później przez różnego rodzaju zdarzenia w życiu, bo pamiętajmy o tym, że zawsze się uśmiecham, jak pojawiają się cierpienia w naszym życiu, że nie ma oświecenia bez cierpienia, że ból uszlachetnia. I że często jest tak, że my musimy się zderzyć z jakimś tramwajem, żeby po prostu coś ze swoim życiem zrobić, przetransformować. Ja na szczęście nie miałam takich sytuacji, takiego zderzenia, ale miałam okazję zaobserwowania tego w najbliższej rodzinie, bo moja mama, będąc no, chwilę starszą ode mnie, bo ja mam 42 lata, a ona miała wtedy 45, doznała bardzo poważnego udaru. I tak naprawdę z punktu widzenia medycznego lekarze mówili, że no to się nie uda, że mama nie przeżyje, że nie przeżyje pierwszej nocy. Mama jest z nami do dziś. I z punktu widzenia medycznego to był cud. To jest tak, jak powiedział profesor Iżycki, że świat medycyny, tej medycyny kartezjańskiej, nie lubi mówić o cudach, ale oni z tymi cudami się spotykają. Co jest pięknym dowodem na to, jak wielką siłę ma nasza energia życiowa, bo mama wtedy wielokrotnie mówiła o tym, że ona myślała o nas, o dzieciach, że co trzeba zrobić, trzeba wstać, ugotować obiad i tak dalej, gdzie mózg był zalany krwią, 2/3 mózgu było zalane krwią. I dla mnie to był przykład w przypadku mamy, że jakby wiesz diagnozą, ale nie prognozą. Tak jak powiedziałam, mama jest z nami do dziś. Natomiast ja też wiedziałam, jakie błędy mama popełniła w kontekście na przykład tego, że była osobą, jest bardzo wrażliwą i bardzo dużo biorącą na siebie. I to oczywiście niczym się nie różni od większości nas kobiet, ale też nie dawała żadne gdzieś tam upustu emocjom, nie dbała holistycznie, integralnie. Wtedy mieliśmy styczność i możliwość korzystania u dziadków z dobrego jedzenia i tak dalej. Natomiast zabrakło innych elementów. I tak naprawdę ta książka Naturalnie dla zdrowia, ona mówi właśnie o tej ścieżce, którą powinniśmy kroczyć z pokorą, z cierpliwością, ale ona układa te puzzle, bo ja bardzo często mówię o tym, że samo jedzenie nie wystarczy, że matką większości chorób jest zła dieta, ojcem jest stres, że musimy pamiętać o tym, że nawet jeżeli będziemy jeść najzdrowszy pokarm, ale w naszym życiu nadal będzie ten stres, będziemy siadać do stołu z ludźmi, którzy te nerwy, stres tam generują, no to nam to stanie wszystko w gardle. Że to wszystko po prostu jest układanka, że po pierwsze nie możemy się poddawać, mamy celebrować i gdzieś tam podkręcać, podpalać, tak jak ta świeczka, naszą energię życiową i widzieć tą szklankę do połowy pełną, bo tu w przypadku, czy w ogóle, ja już nawet nie myślę o chorobach, tylko w ogóle o życiu, no o tym, co się dzieje teraz. No jakby nie ma opcji, no trzeba widzieć tą szklankę do połowy pełną, inaczej to jest katastrofa, innej drogi nie ma. Wstawać i gdzieś tam się mierzyć z tym dniem. Ale to jest rzeczywiście układanka i tak naprawdę w tej książce, jak cię pragnęłam po tych trzech książkach dotyczących żywienia, skarbów natury i tak dalej, pokazać no, jeszcze kilkanaście innych dróg, z których możemy skorzystać, które mogą nam pomóc. Mogą pomóc jednemu, mogą pomóc drugiemu, a może trzeciemu nie pomoże ta ścieżka, ale pomoże inna. I myślę sobie, że to już jest taki moment, kiedy my Polacy trochę bardziej zaczęliśmy się na to otwierać, bo kiedy pisałam swoją pierwszą książkę, w której ty się wypowiadałaś w rozdziale o jarmużu, to pamiętam, jaka była sytuacja, jak wielokrotnie, no wtedy to był czas, wiadomo, konsumpcjonizmu i dobrobytu, ja mówię w czasie przeszłym, bo mam nadzieję, że to rzeczywiście jest czas przeszły, że teraz jest czas, kiedy się bardziej zwrócimy ku sobie, ku dbaniu o siebie i tak dalej. Natomiast wtedy pamiętam, to jak z przymrużeniem oka na mnie patrzyli, że jestem, tam wymyślam te skarby natury, że mówię o tym, żeby iść zbierać pokrzywę albo w ogóle nie wiem co jeszcze. Natomiast widzę, że teraz jest zmiana i jak wrzuciłam na swój kanał na YouTube Naturalnie od Kuchni odcinek po pokrzywie, to okazało się, że w ogóle wow! Super oglądalność i nagle się okazuje, że po prostu wszyscy maszerują do lasu, bo chcą zebrać pokrzywę, bo chcą się nią wspierać i tak dalej. Także wydaje mi się, że jesteśmy w trakcie zmian, dużej transformacji, no w pewnym sensie wymuszonej, ale się nie poddajemy. Powiedz mi, Aga, tak, ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że ten live będzie zapisany, że jak najbardziej pojawiają się pytania i zapraszam do zadawania pytań i pod koniec ja będę chciała właśnie te pytania właśnie zadać i o nich też powiedzieć, więc jak najbardziej zapraszam. I
Chciałam Cię, Aga, też zapytać, ponieważ właśnie zaczęłaś, pierwsze książki były właśnie bardziej w temacie diety, teraz bardziej są właśnie takie metody na kontakt z naszym ciałem, też na właśnie, czy to pracę z oddechem, czy pracę właśnie przy różnych metodach, jak osteopatia, jak masaż na kontakt z ciałem. Powiedz mi właśnie, czy w jaki sposób zauważasz też, że jakby te rzeczy są połączone, bo ja wiem, że ty też jesteś coachem, jeżeli chodzi właśnie o zdrowy styl życia. Jaką zauważasz właśnie połączenie ze sobą, czyli i w jaki sposób właśnie widzisz, nie? Że my jesteśmy w stanie z jednej strony dietą wpłynąć też na nasze samopoczucie, ale z drugiej strony właśnie tym fizyczną pracą, nie? Pracą jakby nad naszym ciałem, nie? Jak to bardzo ładnie wpływa na nasze emocje, też na nasz nastrój. I bardzo fajnie właśnie w tej książce jest taki większy mój jednak konik, czy jednak to ciało, nie? W sensie, że praca taka, wiesz, na mięśniach, na masażu. To jest absolutnie kluczowe, bo pamiętajmy o tym, że nasz stres może się kumulować na przykład w jelitach, bo jelita to nasze emocje, może się kumulować w różnych częściach ciała, oczywiście tych narządach wewnętrznych, no bo taka wątroba sobie wspaniała metabolizuje nasze emocje, co ci leży na wątrobie, żółć cię zalewa, etc. i tak dalej. Natomiast pamiętajmy o tym, że takie piękne jest zdanie, które często używane jest przez terapeutów, że tak naprawdę, jeżeli coś jest nie tak, nawet jak spotykasz się z drugim człowiekiem i to jest człowiek, który generuje, no nie rezonujesz z nim, gdzieś tam kumuluje w tobie stres, to ciało ci szybko podpowie, że coś jest nie tak, prawda? Bardzo szybko po prostu to poczujesz. Natomiast pytanie brzmi, czy my tego ciała swojego słuchamy? Łukasz Ciesielski, z którym miałam przyjemność przeprowadzić rozmowę do tej ostatniej książki, wspaniały osteopata, dlatego w ogóle słowo osteopatia pochodzi od słowa empatia, no bo nie ma procesu zdrowienia bez empatii. To jest piękne, tak. Tak, i Łukasz powiedział coś takiego pięknego, że jak czeka na pacjenta, to mówi, że najpierw wchodzą emocje, potem długo, długo nikt, a potem wchodzi pacjent. I to jest właśnie idealny przykład na to, jak to wszystko wygląda w kontekście tego, że jesteśmy całością. Medycyna kartezjańska w pewnym sensie oddzieliła nasze ciało od naszego ducha, od naszych emocji. Ja się z tym nie zgadzam. Znaczy ta medycyna kartezjańska, oczywiście mam do niej wielki szacunek, mam lekarzy w rodzinie, ale też ona się super sprawdza w takich nagłych przypadkach, jak gdzieś tam ktoś otrzapie nogę, rękę, nie daj Panie Boże, jedziesz na SOR, ci ją przeszywają. Natomiast ona oddzieliła właśnie te emocje, oddzieliła ducha. No, lepiej to szło zdecydowanie Hipokratesowi, tak samo Hahnemann, twórca homeopatii, wszyscy mówili o tym, że to wszystko ma wpływ na nasze zdrowie, nasze emocje, to co czujemy i tak dalej. No trudno to w ogóle jakkolwiek rozdzielić. Więc warto o tym absolutnie pamiętać i o tego, nie tylko o to ciało, ale o tego ducha, nasze emocje bardzo mocno dbać, dlatego że jesteśmy chodzącą emocją. I już teraz wiemy, bo myślę, że żyjemy w takich czasach, gdzie nigdy do tej pory nie wiedzieliśmy tyle na temat naszej głowy. Nasi rodzice nie wiedzieli. Teraz już tak pięknie się dzieje, że tu świat zdrowia, a tu świat psychologii. Więc one się coraz bliżej ze sobą stykają i na Kongresie Medycyny Integralnej, ja często do tego kongresu wracam, bo ja bardzo się cieszę, jak takie wydarzenia miały okazję pojawiać się w naszym kraju, no teraz to już będzie 1,5 roku temu, jak właśnie jeden z profesorów, bo to był kongres poświęcony onkologii, ze Stanów przyjechał, to był profesor właśnie z psychologii, ale w kontekście właśnie chorób onkologicznych, opowiadał nam o tym, i pokazywał badania, jak poszczególne emocje wpływają na nasz układ odpornościowy. I po jednej stronie, ja sobie zrobiłam nawet zdjęcia, ja miałam przyjemność prowadzić ten kongres, ale zrobiłam sobie zdjęcia siedząc, ja mówię, jest, jak ja się cieszę, że jesteście na naszym podwórku. Ktoś to mówi, a na sali mnóstwo lekarzy i tak dalej. Że masz właśnie smutek, masz złość, masz nienawiść, masz zazdrość. To są emocje, które pikują w dół, jak masz ten roller coaster i po prostu w dół, a tam na dole nie ma odporności. Natomiast po drugiej stronie masz miłość, wdzięczność i
dodatkowo jeszcze jest jedna fantastyczna emocja i powiem, co z nią zrobić i jak ją wykorzystywać w trudnych czasach. I tu masz ten rollercoaster, który ciągnie cię do góry, do nieba, do wysokich wibracji, które powodują, że jesteś odporna, że byle co ciebie nie chwyci. To jest tak samo jak, nie wiem, celebrujesz wdzięczność, która ci otwiera serce, celebrujesz miłość. Wiesz, jak jesteś zakochana, to ty możesz po prostu na golasa biegać po śniegu i nic cię nie chwyci, bo ty jesteś tak zabezpieczona w energii. Te motyle fruwają i ty fruwasz nad tym śniegiem i tak dalej. Natomiast co chcę powiedzieć? Jeszcze wyżej niż miłość i radość, przepraszam, miłość i wdzięczność jest radość. Dlatego ja zawsze mówię, miejcie dystans do samych siebie. Miejcie dystans do problemów. Miejcie dystans do tego, co po prostu wam serwują w telewizorze, a najlepiej to pudło w ogóle wystawcie. Mówię wam do pani z telewizji. Bo tam nikt jeszcze do tej pory, no chyba, że oglądacie, nie wiem, jakieś roślinki i tam te wszystkie jakieś pozytywne rzeczy, ale nie daj Panie Boże wiadomości od półtora roku. Ale przede wszystkim obśmiać. Ja zawsze mówię obchichrać. To jest najlepsza droga. Po prostu miej dystans do samego siebie. Po prostu nachichraj się. Coś czujesz, że pikujesz w dół. Włącz sobie po prostu disco polo. Zacznij się śmieć samego siebie. Weź sobie po prostu prześleć jakieś głupie memy. Mi na memy zawsze dobrze robią. I po prostu się chichraj, 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 rozpoczynając od siebie. To jest coś, co cię wyciągnie tak w górę i twoją odporność też między innymi w kontekście emocji, bo to nie chodzi o to, że masz się chichrać i zajadać po prostu fast food, bo to jest droga donikąd. Ja mówię o tych naczyniach połączonych, o puzzle, które jest po prostu tą układanką, natomiast nie ma zdrowia bez dbania o emocje. Jesteśmy tym, co jemy, pijemy, myślimy, czym oddychamy, jakimi ludźmi się otaczamy, co czytamy, czego słuchamy i tak dalej, i tak dalej. Jesteś wrażliwą duszą, no to nie daj Panie Boże odpalić te wszystkie właśnie... Mi coraz gorzej, powiem Ci, Ania, wchodzi się na Facebooka. Ja aż tak wchodzę, co tam mam zrobić? Zawodowo zrobię? Tak. Wyskakuję, bo po prostu... Tak. Zresztą profesor Omer, pamiętam, na wykładzie, to pamiętam, że 2-3 lata temu na wykładzie mówił o tym, jak były prowadzone badania, które pokazały, że osoby wchodzące na Facebooka wychodzą z Facebooka z obniżonym nastrojem, znaczy niższym niż jak wchodzili na tego Facebooka. Tak. Więc ja zawsze jak wchodzę, to sobie to przypominam, mówię, dobra, jest jeden kierunek, opublikować, co trzeba opublikować zawodowo i srób z powrotem do moich roślinek i do książek. Ja robię coś takiego, Aga, że ja sobie planuję posty, wiesz, i już zamieszczam te posty i mam posty na cały tydzień, nie? A nie, to widzisz, to ty jesteś bardzo mądra, bo ja jestem analogowa, ja tego nie umiem. To jest tak trudne. Ja ci wszystko wytłumaczę, jak będziesz tego chciała. Bardzo trudne. Ja bardzo dobre rzeki robię, ale takie planowanie. Zrobimy handel wymienny, a nauczę cię wszystkiego w tym temacie. Wspierajmy się i pomagajmy. Tak, mi się bardzo podoba teraz właśnie taki czas, ten trudniejszy czas, który powoduje, ja mam to, ty masz to, połączmy się i po prostu i tak dalej. Pani tu pisze, że na Insta robi się podobnie. Wie pani co, ja mam na to sposób. Ja nie wiem, obserwuję 60 kilka osób i mam, mam sytuację jasną. Wydaje mi się, że na Instagramie jest łatwiej. Ja bardzo lubię Instagram, bo mogę tym bardziej jakoś zarządzać, ale w przypadku Facebooka jest trudniej, natomiast to też jakby ja absolutnie nie chcę na to narzekać, bo ja tego używam jako narzędzie pracy i bardzo sobie chwalę, bo jak miałabym na przykład zaprosić te wszystkie osoby, które uczestniczą w moich warsztatach co 2 tygodnie, nie mając tych komunikatorów. Moja siostra nie ma, jako architekt wnętrz ma się bardzo dobrze, ona się zawsze dziwi, jak ja to ogarniam, natomiast to jest element pracy. Ja się bardzo cieszę, nie połączyłybyśmy się w taki sposób i tak dalej. I też bardzo, bardzo to doceniam, tylko mówię tu bardziej o takiej drodze, że ja też zauważyłam, że to po prostu jak się tam zacznę, tam, a to jest taki, wiesz, to jest moment, tak cię złapię to, taki haczyk. Wciąga taka czarna dziura. Po prostu ja od razu, wiesz, jedno przeczytam, drugie, a tam, no tam mało jest takich, wiesz, no pięknych, wznoszących treści, tylko jest tu, więc no troszeczkę takim sposobem się ogarnęłam w przypadku Instagrama, że to jest po prostu bardzo wąska grupa, ale tak mówię, no ku zdrowotności. Tak, i to jest też bardzo ciekawe właśnie w tych social media, że one produkują właśnie, że my produkujemy sobie dopaminę, od razu mamy taką nagrodę i to nas jednocześnie jeszcze pobudza, żeby właśnie wchodzić i jeszcze więcej z tego korzystać. Ale ja właśnie też wymyśliłam sobie coś takiego, że social media, one są po to, żeby nam pomagać, żebyśmy je w pewien sposób wykorzystywały, a nie one nas, nie? I to wtedy jest zupełnie, zupełnie inaczej.
Właśnie. A chciałam Cię też zapytać odnośnie tego, jakie Ty masz sposoby właśnie na to, żeby być tak wysokoenergetyczną, tak pozytywną osobą? Bo ja wiem, że jak każdy człowiek masz też różne emocje, wiem, że też jakby naturalne jest to, że my potrzebujemy naszym emocjom właśnie być, jakby i też w I jakiś dać sposób ujście. funkcjonować, dać ujście, nie? Że ja miałam taki okres w moim życiu, że ja byłam tak jakby tak zajarana i tak się cieszyłam pozytywnymi emocjami, że sobie nie pozwalałam na negatywne. I teraz wiesz, chodzę na terapię, rozmawiam o tym i mówię, oh my gosh, nie? Przecież to nie o to chodzi. Nie, chodzi o Więc równowagę. Ania, chodzi o chodzi o równowagę. równowagę, no właśnie. Organizm zawsze będzie dążył do homeostazy. Ja dzisiaj napisałam właśnie na Instagramie z okazji Dnia Kobiet, że to jest piękny dzień, ja kocham kobiety i po prostu uważam, że jesteśmy wspaniałe, ale tak samo uważam, że mężczyźni są wspaniali. I tak naprawdę w każdym z nas płynie energia męska i żeńska, yin i yang. I do czego dąży organizm? Organizm dąży do równowagi. Przepraszam, no kocham kobietę, ale nie pragnę seks misji. Po prostu najpiękniejsze jest to, kiedy możemy się uzupełniać, kiedy w nas zintegrujemy zarówno tą energię męską i żeńską, bo ja nie chcę tu być kobietą, która po prostu będzie udawać, że może się ze wszystkim mierzyć jak mężczyzna. Nie chcę, nie potrafię i nie pragnę. I nie chcę. O tak. Natomiast najpiękniejsze jest właśnie to łączenie, to integrowanie i w nas samych to zintegrowanie, zarówno w mężczyźnie, jak i w kobiecie. Nie, że ja jestem teraz rumcajsem i koniec i po prostu we mnie serce jest zamknięte na 500 spustów i po prostu ja już nie dopuszczam żadnych emocji. Bo to też nie o to chodzi. Taki mężczyzna też się będzie z tym męczył, bo odcięcie od serca, co zazwyczaj się dzieje w przypadku osób, które przeszły duże nieszczęścia w życiu, co się gdzieś tam naturalnie dzieje, tylko że wiesz, docelowo to nieszczęście w nich zostaje. To jest sytuacja taka, że no, to jest coś, co musimy uwolnić, przepracować. A propos właśnie tych emocji, o których mówisz. Równowaga, homeostaza, organizm pragnie równowagi. I teraz mamy sytuację taką, że oczywiście dobre emocje, pozytywne emocje są wspaniałe, my ich pragniemy, tylko tak jak jest noc, tak jest i dzień, jest ciemność i jest jasność. I teraz nie może być tak, że my będziemy na haju. To nie No jest nie tak, da że ja się. jestem na haju. Oczywiście jestem na pozytywnym haju energetycznym, jak się spotykam, bo też mam takie myśli, że po prostu pragnę dać z siebie jak najwięcej drugiemu człowiekowi, który z nami jest i tak dalej. Natomiast ja, jak się rozłączymy, to ja mam swoją kąpiel, ja mam swoją ciszę, ja mam swoją tam godzinę, kiedy idę spać między 22 a 23, mam swoje książki, mam swoją świeczkę właśnie z wosku pszczelego i mam swoją ciszę. I dlatego mam ten swój las, gdzie chodzę po 3-4 godziny, kiedy, jeżeli mam taką oczywiście przestrzeń. No wczoraj byłam 1,5 godziny i tak dalej. Natomiast równowaga. Zwróć uwagę, że dzieci, te dzieci są najpiękniejszym barometrem uczuć, bo one tak najchętniej by cały czas były na haju. Natomiast to jest dosyć naturalne u nich, tylko musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Zwróćmy uwagę, co się dzieje z dziećmi. No ja jako mama obserwuję to już 12 lat, że nawet z najlepszych emocji, bo dzieci na przykład, Mikołaj idzie, bach, 40 stopni gorączki. Na jakiś obóz mam jechać. Mój syn, który nigdy nie był chory, ma 12 lat, słuchajcie, dostał gorączki psychosomatyczne. Ja natychmiast wiedziałam, że coś jest takiego totalnie na emocjach, bo pani, on mi później powiedział, pani dyrektorka przedszkola, kiedy on miał 4 lata, powiedziała mu, że on ma wystąpić w przedstawieniu. A on powiedział, że on nie chce wystąpić w przedstawieniu. Bardzo ładnie z tego wybrał, powiedział, to, że moja mama występuje w telewizji i na scenie, to wcale nie oznacza, że ja tego pragnę. No No tak. ale pani, stary przedszkola, 30 lat, są zasady, więc powiedziała, ale masz wystąpić, bo wszystkie dzieci występują. No i on wrócił, jeszcze mi tego nie powiedział, wrócił do domu i ni stąd, ni zową, dziecko bardzo chore, po prostu na dzień przed tym spektaklem, 40 stopni, prawie 40 stopni gorączki, więc ja zaczęłam drążyć, 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 o co chodzi, no i się okazało, że to, że on nie pójdzie jutro do przedszkola, że on nie wystąpi i tak dalej. No więc ja poszłam, oczywiście powiedziałam, że nie ma takiej potrzeby i tak dalej. Gorączka zniknęła. Więc Właśnie. to jest kwestia właśnie, no,
emocji. No to były negatywne, no ale jak miał nadejść Mikołaj, to natychmiast się pojawiły pozytywne. Więc w przypadku dzieci, jak masz takie to rozpoznane, no to masz idealną sytuację. Oczywiście my możemy jako dorośli bardziej kontrolować te emocje i powinniśmy, bo chodzi o nasze zdrowie, po prostu homeostaza, równowaga. Oczywiście zawsze nam będzie blisko do ludzi, którzy po prostu no, dają nam energię. Ja nie mam z natury, ja nie mam takiej natury, żebym się dobrze czuła, obciążając czy mówiąc o swoich problemach. To znaczy, żeby obciążając tym drugiego człowieka. Zawsze mam coś takiego, że hej, jestem na tyle silna, że sobie z tym poradzę, że ja to przemedytuję, pójdę do lasu, rozchodzę, poćwiczę i tak dalej. Bo wiem, że to jest też obciążenie dla drugiego człowieka. Oczywiście, no jeżeli są takie sytuacje, że gdzieś tam już naprawdę dojdę do ściany, to tak. Natomiast pamiętajmy o tym, że my te emocje musimy uwalniać. Mówię musimy, nie bez powodu. Dlatego, że jak nie będziemy ich uwalniać i tu musimy sobie znaleźć drogę, w jaki sposób będziemy to uwalniać. Ktoś je będzie uwalniać na psychoterapii, ktoś się będzie uwalniał na przykład doraźnie, to jest mój sposób, oprócz lasu, na przykład wanna, kilogram soli, najlepszy spa, solanka, 9 kropli olejku lawendowego, świeca z wosku pszczelego, puszczam muzykę i po prostu jak czuję, że potrzebuję, to wypłakuję. Pamiętajmy o tym, łzy są wspaniałym uwolnieniem naszych napięć. Coś mnie wkurzyło, coś mnie zdenerwowało, nie wiem, zabolało, to ja sobie po prostu przede wszystkim daję sobie możliwość, żeby te emocje w sobie poczuć. Nie spycham ich pod szufladę, czy tam zamiatane pod dywan. Nie opuszczę cię aż do śmierci, ale ci po drodze zakatrupię. Natomiast dajemy sobie tą możliwość, żeby je poczuć, żeby gdzieś nawet aż tak o, zabolało, po to, żeby je uwolnić. Nie, że tam je zamazujemy myszką gumką albo zamalujemy jakimś tam, wiesz, różem na polikach i wszystko gra, a w środku nas tam, wiesz, i natychmiast atakuje różne organy, tylko uwalniamy. A jak uwalniamy? Uwalniamy w taki sposób, w jaki nam w duszy gra. Tutaj jedna z pań napisała taniec. Tak samo, słuchajcie, my teraz mamy super. Tak piekielnie spięte biodra, spięty tyłek, że jest masakra. Jak my mamy spięte biodra, lędźwie, ja już nie wiem, jak mam właśnie usiąść, nawet rozrabiam, to słuchajcie, natychmiast, jak są, ty pewnie doskonale o tym wiesz, Aniu, jak są spięte lędźwie, to słuchajcie, jest bajzel w jelitach. To jest tak ze sobą połączone. Jak jest spięty tutaj ta czakra sakralna, no to jest spięta kreatywność, jest zablokowana kreatywność nasza i tak dalej. Więc co robimy? A to bardzo łatwo spiąć przez to, że po prostu siedzimy na tej pupie i tak dalej. Joga jest super, natomiast no nie wszyscy mają serce do jogi, nie wszyscy potrafią. Też trzeba pamiętać, że w przypadku jogi, ktoś wymla. W przypadku jogi, poczekajcie, bo tu pranie z kumplem przyszedł. W przypadku jogi też jest tak, że no, musimy umieć to zrobić lub mieć dobrego nauczyciela, żeby też no, poprawnie to wykonywać. Natomiast taniec, ja to zawsze mówię, no to się fachowo nazywa medicine movement. Taniec i słuchajcie, nie ma lepszego utworu, który lędźwie jak... To jestem ciekawa. Lambada! Oh. Lambada! Słuchajcie, i to można robić przy garach, wszędzie, non-stop. Ranek, to już mówi tak, ile razy jeszcze będziesz puszczać tą samą piosenkę? Ja mnie aż poczuję luz w biodrach. No to jest lambada, słuchajcie, na YouTubie lambada, jedziesz i zapętlasz, aż poczujesz ulgę w biodrach. I naprawdę, to nie ma znaczenia, jak ty tańczysz, kto na ciebie patrzy, czy tylko pies cię podziwia, czy coś. Tańcz ze sobą, tańcz po to, żeby uwolnić. Niech cię to ciało prowadzi tam, gdzie jest ten stres i to, żeby uwolnić. Komuś pomoże chiropraktyka, komuś pomoże terapia grzewoczaszkowa, komuś pomoże osteopatia, a doraźnie super. No nie ma zdrowia bez aktywności fizycznej, no to musimy pamiętać. Luna, tu jest telewizja, proszę się zachowywać. Moja prawda śpi. No Ani, no coś tutaj u Frania usłyszała, już tam rozrabia. Chodź, Luna, chodź. Także, ale to jest właśnie ale to jest też myślę, że bardzo potrzebna tutaj uważność i też jakby odciągnięcie się troszeczkę od tego, jak my kulturowo jesteśmy jako kobiety i też mężczyźni też tak, nie? Bo mężczyźni nie powinniby płakać. Natomiast nie, bzdura, kobiety, Ania, też, to wiesz, tak, to jest okropne, nie? Bzdura. To jest moim zdaniem. Tak, pani Lambada, ja Lambady zawsze z Luną, ona ze mną tańczy i zawsze ona na tym przewraca. Znaczy, o, to jest pies, który widział moje łzy, moje
kurzenie, moją lambadę, mój taniec z mopem, wszystko widział. I ona tylko tymi oczami tak po prostu to kawali. Ale właśnie to jest wspaniałe. Pozwalajmy sobie na to, żeby być sobą i żeby uwalniać emocje. Nie kumulować tego, bo po prostu wrzon na żołądku, tu cegły. Cegły na ramionach, wszystko, no po prostu nie, życie jest też po to, żeby się cieszyć, no to mówię, jak się zaczynacie wkurzać, stresować i w ogóle, no to przynajmniej mówię, obśmiejcie to, czym się po prostu denerwujecie, to jest taki wytrych, żeby sobie po prostu nie dokładać je na zdrowie, a lambada, słuchajcie, lambada, pamiętajcie o tym, ja mieszkałam 2 lata w Hiszpanii, ja kocham latynoskie disco polo. Ja wiem, że moi profesorowie, bo jestem też absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej, gram koncerty na poważnych instrumentach, że jakby to usłyszeli, to tak, kocham disco polo hiszpańskie, bo uważam, że to jest muzyka, która ma w sobie energię słońca, energię nieprawdopodobnych takich pozytywnych wibracji i tak dalej. Więc jak już włączamy, to jakie to ma znaczenie, że to jest ambitne, nieambitne? Mnie interesują wibracje po prostu, co, tak. Nie znam tych języków i tak dalej, ale po prostu nawet to Despacito z milionowymi odsłoniami. Włącz sobie, co ci tam w duszy gra i tańcz, 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 wywal to z siebie, wywal te emocje, te stresy, tą spiętą pupę i tak dalej. Masz ochotę płakać, po prostu ja też mam patent, słuchajcie, mnie samą to zaskoczyła a propos wyrzucania emocji. Na przykład jak już nie mam... Nie mam flow, żeby tańczyć, bo już mniej więcej na ten taniec rano bierze, to słuchajcie, włączam sobie na YouTube amerykański, nie wiem, co to jest, mam talent, te takie, gdzie występuje, mam tak. Talent, got talent, czy coś takiego, słuchajcie. Tam oni zawsze wybierają takie wyciskacze łez, więc połączenie talentów, muzyki, dzieci, piesków i tak dalej, i co oni to tak robią, że ja to włączę. Franie zawsze mówię, i co? I ty znowu płaczesz. Ja mówię, nie, dziecko, ja się odwadniam. Ja się odwadniam ze wzruszenia. Natomiast to mi tak od razu puszcza. Musimy też pamiętać o jednej rzeczy. Ja o tym nie pamiętam, czy mówiłam na naszych takich tych spotkaniach live co sobotę, czy na warsztatach, że pozwalajmy sobie na łzy, dlatego że jeżeli mamy blokadę w kontekście płaczu, to znaczy, że coś jest nie tak z naszym organizmem, to tak jakby nasz organizm nie gorączkował. I to też jest, czasami jest tak, że jak nadużyjemy antybiotyków i nasz układ odpornościowy nie działa tak, jak powinien, to przestajemy gorączkować. A to jest po prostu nasz pierwszy sygnał, że ta, jak w aucie, to że się pali tak. Kontrolka. To jeżeli nam jest trudno płakać, to też znaczy, że jesteśmy poblokowani. I nie chodzi o to, że mamy płakać na zawołanie, tylko mamy umieć dać po prostu upustem. Ja zawsze mówię do Frania, Franio, bzdura. Największa bzdura, jaką możesz usłyszeć w świecie, to jest to, że chłopaki nie płaczą. Nie, słuchaj, masz ochotę po prostu iść do wanny, dać tam jeszcze tej lawendy dołożę. Masz ochotę, powiedz sam, popłacz po prostu, pobiegaj, co tam ci w duszy gra po prostu. Bo emocje są po to, żeby je, nie wolno nam ich wypierać. Chodzi o to, żeby je zaakceptować, poczuć, uwolnić. I one jak te chmury potem pofruną. A jak wiemy, a po nocy przychodzi dzień. A po burzy jest tęcza, i tak dalej, i tak dalej. Nawet najtrudniejsze w życiu chwile na szczęście przebijają. Tak. Ale to jest właśnie też przepiękna rzecz, jeżeli chodzi o ten płacz. Ja przez wiele lat nie byłam w stanie, byłam właśnie tak bardzo zablokowana, nie byłam w stanie płakać. I mam jeden film, który nazywa się Szkoła Uczuć i zawsze jak miałam jakiś trudny moment, to żeby trochę popłakać, to ja sobie oglądam Szkołę Uczuć. I tam jest taka historia młodej pary, gdzie oni się zakochują, poznają się w sobie. No i dziewczyna mówi chłopakowi, żeby się w niej nie zakochiwał tylko, nie? Nie będę dalej opowiadać, w każdym razie na samym końcu ja zawsze płaczę i to jest tak piękne, że jak widzę po prostu, że jest jakaś trudna emocja, jest coś, co nie byłam w stanie po prostu z siebie wyrzucić, odpalam sobie Szkołę Uczuć i to jest po prostu dla mnie jak deszcz, nie? I później po deszczu właśnie od razu czuję się lepiej. Ale tak? Słuchajcie, jeżeli jesteśmy zintegrowani ze swoim ciałem i pozwolimy sobie na to, żeby sobie tak właśnie poryczeć, rycz mała rycz, to my też
My też czujemy nieprawdopodobną ulgę po tym, jak sobie popłaczemy. I teraz to, co mi przyszło do głowy, to jest to hasło pozwól swojemu ciału na więcej. To jest tytuł rozdziału z tej książki właśnie Naturalnie dla zdrowia a propos sesji TRE, terapii TRE. Bo tak jak właśnie blokujemy łzy, to też blokujemy coś, co jest naturalną opcją, naturalną drogą dla naszego ciała, żeby uwolnić emocje. To jest trzęsienie się ciała, bo na tym polega TRE. I tak jak naturalnie robią to dzieci, robią to zwierzęta, kiedy pies jest zdenerwowany, kiedy mu coś dolega, obserwuje lunę, kiedy po prostu, a ja mam akurat psa z chorobą genetyczną, to ja widzę, co się dzieje, ona się przewraca, ona się trzęsie. Kiedy małe dzieci przewrócą się, wkurzą się i tam walą tymi rękoma, nogami, one się trzęsą. Kiedy kobieta rodzi dziecko, ona się zaczyna trząść, bo to jest tak silny stres nadchodzący dla organizmu, wysiłek, że ten organizm, ciało zaczyna się trząść. A co my robimy? Nam się wydaje, że to jest nienaturalne, więc natychmiast staramy się to uspokajać. Nie, puść to, po prostu to puść. Masz ochotę, jak zaczynasz być zdenerwowana, rozemocjonowana, chce ci się płakać, natychmiast chodzą ci łydki i tak dalej. Jak idziesz na trening, doskonale wiesz, jak wczoraj byłam na treningu pilatesu i był taki moment, po prostu no, gdzieś tam tych miejsc, na którymi pracowałam, słabszymi, w kontekście właśnie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i też już od razu nogi się zaczęły trząść, czyli natychmiast, kiedy jest jakieś obciążenie organizmu, organizm, to ciało zaczyna to wyrzucać, tylko ty tego nie blokuj, tylko wyrzuć to z siebie. Polecam, no tu jest cały rozdział w tej najnowszej książce o sesjach TRE, właśnie zatytułowałam ten rozdział pozwól swojemu ciału na więcej, pozwól, żeby uwolnić ten stres i uwolnić te emocje. Alkohol ci tego nie da. No, to w żaden sposób nie pomoże. Oj, zło! Tak. Mówi też o tym, dlatego że że trochę mnie martwią te doniesienia, które mówią o tym, że na przykład branża alkoholowa ma się w czasie COVID-u bardzo dobrze. I myśmy wpadli w jakiś taki kanał, że alkohol traktujemy jako ukojenie emocji, no to jest oczywiście oszukiwanie, no takie próba odcięcia się od emocji, tak. No i to jest droga donikąd, dlatego że musimy pamiętać o tym, że po prostu jak wlejemy w siebie jakąkolwiek porcję toksyny w postaci alkoholu, to demony z szafy wyjdą jeszcze większe niż te, które próbowaliśmy ukryć, bo ten alkohol wszystko po prostu wybije, nie wspominając o tym, co sobie fundujemy dla zdrowia, dla wątroby i tak dalej, więc zawsze mówię, że jeżeli masz ochotę sięgnąć po napój bogów, to rób to zawsze ze wspaniałymi ludźmi, w wysokich wibracjach i tak dalej, bo po prostu ta wątroba już będzie miała ulgę, no bo nie będzie musiała metabolizować twoich negatywnych emocji. Jak ty próbujesz stłumić te emocje, odciąć się od emocji alkoholem, no to od razu ci mówię, oszukujesz siebie najbardziej na świecie, nikogo innego, bo to tylko ty będziesz cierpieć, to tylko ciebie po prostu te emocje negatywne zaleją, no nie wspominając też o ciele, no bo to ciało też będzie cierpieć, no już wątroba to w ogóle po prostu dostanie w pogarach. O i tutaj pani Ewa pisze, że krzyczy w samochodzie, ileś sił da. Szukajcie swojej drogi, ja napisałam we wstępie tej książki, szukajcie swojej naturalnej drogi do zdrowia, cierpliwie, z pokorą i miłością. Co dla jednego lekarstwem, dla drugiego trucizną. Po prostu szukajcie tego, co z wami rezonuje i co wam pomaga. Ja się w ogóle nie nadaję na siłownię. Ja tam byłam kilka razy w życiu i po prostu ja jestem przebodźcowana. Żadna opcja tam łubu, dubu, zamkniętych pomieszczeń, klimatyzacji i tak dalej. Ja nie mogę, nie wyrabiam na zakręcie. Po prostu to nie dla mnie. Ja muszę iść do lasu, ja mogę iść na trening właśnie pilates, yoga, gdzie są mniejsze grupy i tak dalej. No i gdzieś tam słucham tego, jak mnie to ciało prowadzi. A biegać, super, szukajcie. No ja akurat, no, na przykład znowu, próbowałam biegać nawet w lesie, nic, nie mogę. Myślałam, że wypluję z naczności. Nie, ale to jest właśnie wspaniałe. Próbujcie, szukajcie, a znajdziecie. Ale się nie poddajemy. I nie idziemy za żadną modą. Idziemy za sobą, za tym, co nam podpowiada dusza i ciało. Chciałam Cię, Agę, też właśnie zapytać o to, jak zauważasz, czy u siebie, czy też generalnie wpływ i jakie też masz rozwiązanie właśnie na tą sytuację, która
którą teraz mamy. Bo widzimy jakby, jak to wygląda wśród naszych bliskich, też czytasz pewnie dużo o tym, że z jednej strony było dużo takiego stresu i lęku. Jak popatrzymy na to, ja na samym początku muszę się przyznać, jak się zaczęła pandemia w zeszłym roku, to miałam kilka takich dni, że mnie to tak bardzo przytłoczyło. Chciałam być na bieżąco, wszystko czytałam, co się działo, nie? To było dla mnie straszne. Kilka dni było dla mnie takich, że byłam totalnie wycofana i czułam się, jakby się po prostu świat miał zaraz skończyć. Ale po takim momencie przyszło takie zrozumienie, że to jest tylko chwilowe. Ja sobie spokojnie, spokojnie damy sobie z tym radę i zajmij się, Niunia, tym, czym jesteś w stanie się zająć, nie? Więc ja po prostu wróciłam. Mówię tak, medytacja, trening, dobra dieta, spacery, rozmowa z przyjaciółmi, z ludźmi, którzy mnie kochają i których ja kocham i o których się troszczę. I zastanawiam się właśnie, jak ty to widzisz z twojej perspektywy, jak widzisz też w swoim otoczeniu, czy też generalnie, nie? Jak patrzymy teraz na to, że coraz więcej osób właśnie ma problemy, pije więcej alkoholu, jest też psychologowie alarmują, że ludzie są pozamykani, że część, że wzrasta właśnie też odsetek ludzi, którzy mają problemy depresyjne, lękowe, fobie społeczne, przez to, że my nie jesteśmy w stanie jakby normalnie też z innymi ludźmi funkcjonować. I powiedz właśnie, jak ty to widzisz, jak to wygląda z twojej perspektywy. Przede wszystkim nie zajmować swojej głowy i nie zaśmiecać czymś, na co nie masz wpływu. Jaki ty masz wpływ na rozwój COVID-u? Przepraszam, żaden. Jaki masz wpływ? Żaden. Jaki masz wpływ na to, co podają w telewizji? Informacje wszystkie, telewizor jest od tego, newsy są od tego, na tym zarabiają, jak coś się dzieje, że podają po prostu katastrofy i nieszczęścia. Jaki masz na to wpływ? Czy to wpływa dobrze na twoje zdrowie i samopoczucie? Czy ty naprawdę musisz non-stop śledzić to, co jest w tych serwisach? No, wydaje mi się, że po tym czasie, kiedy już jesteśmy rok w tym, tkwimy, to chyba starczy, nie? Już chyba miarka się przebrała, makówka się nie mieści. Napakowała. Tak. Czy to coś zmieni? Czy kolejny sklep zamknął, nie zamknął, pójdę do niego, czy nie pójdę? Jakby ja nie mam na to wpływu i nie ja o tym decyduję. To, co ja mogę zrobić, doba ma tylko 24 godziny. Ja zawsze po prostu staram się ten czas traktować jako czas święty. To jest ten czas dany mi na tej planecie Ziemia. Wiem też, że ta planeta sobie beze mnie doskonale poradzi. Ja bez niej nie. Więc od razu myślę o tym, na przykład każdego dnia myślę o tym, co ja dobrego mogę zrobić. Po pierwsze, dla siebie, dla drugiego człowieka, dla tego, co mnie tutaj otacza, co ja mogę dobrego zrobić, jak ja mogę lepiej o siebie zadbać. Czy ja mam ochotę zaśmiecać siebie? Pamiętajmy o tym, że te wszystkie negatywne informacje, które do nas docierają, mówimy o Facebooku, mówimy o wiadomościach, telewizorze, nie wiem, radiu i tak dalej, to są też toksyny. Bo przecież tam ludzie nie mówią o miłości i wdzięczności. No. Przepraszam, widziałeś, żeby na którymś programie puścili mantrę? Ja nie mam telewizji od wielu lat, Aga, ja nie wiem. Tak, ja widzę w metrze, jak jest, wiesz, puszczony telewizor, to siedzę po prostu, jak wiesz, jak dziecko przez sklepy ze słodyczami. Mówię, co tu się dzieje, nie? Ja uciekam. Ja mam telewizor, ale on jest nawet do wtyczki niepodłączony. Jest nic, nie wiem. Ale to jest ten czas. Ja w ogóle uważam, że ten czas jest też niesamowity. Ja go postrzegam jako coś wyjątkowego, dlatego że po pierwsze... Taka wielka pauza. Wiesz co, po pierwsze jest to czas, w którym trochę jak na psychoterapii musimy się spotkać sami ze sobą. To jest zawsze najtrudniejsze spotkanie. Kiedyś były robione takie badania, które pokazały, jak ludzie nie potrafią posiedzieć sami ze sobą 10 minut. Nie potrafią. No nie potrafią. A teraz zostaliśmy do tego zmuszeni. Żeby to umieć naprawić i potrafić i się w tym odnaleźć i nie zwariować, no to ty musisz wykonać pracę nad sobą. Bez pracy się nie da. Nie będziesz zdrowa, jak będziesz wrzucać w siebie śmietnik, nie będziesz zdrowa, jak nie dokonasz jakiejś transformacji, a zmiany w życiu wiemy, że nie przychodzą człowiekowi łatwo. No bo my jesteśmy niewolnikami schematu. Powiedz człowiekowi, że on teraz ma przestać, ograniczyć jedzenie na przykład ziemniaków ze schabowym i surówką. Tak, na białe. To tak jakby po prostu, tak. Natomiast powiem ci tak, ja sobie bardzo cenię. No, oczywiście jest mi bardzo przykro z tego powodu, co się dzieje i tak dalej. I szkoda mi tych spotkań. I przecież każdy z nas ucierpiał tego, że nie mogę się zobaczyć. Już długo się nie widziałam z rodzicami i tak dalej. Natomiast
ja też jestem nauczona, może przez też doświadczenia tej choroby mojej mamy, że żeby widzieć tą szklankę do połowy pełną, żeby umieć elastycznie odnaleźć się w każdej sytuacji i umieć odnaleźć w niej po prostu też pozytywy. No, we mnie jest dosyć dużo takiej natury introwertycznej. Ja jestem dla ludzi i bardzo to lubię, ale na przykład doceniam to, że mogę pracować z domu, że możemy się tak łączyć, że ja mam tutaj dwa kroki dalej rezerwat przyrody, no, że gdzieś tam no, łatwiej mi nawet zneutralizować to wszystko, więc ja to doceniam, po prostu ja nie widzę, ja też doceniam to w skali makro, w kontekście chociażby tego, że myśmy i tak pędzili na zderzenie z... Myśmy pędzili na katastrofę. Znaczy, jak patrzyłam na to, bo bliskie mi są tematy zero waste, niemarnowania żywności, enklaw ekologicznych, pisałam o tym w drugiej części książki, no to już 4 lata temu. Jak ja patrzyłam, co, jaki rodzaj konsumpcjonizmu myśmy wpadli, w co żeśmy po prostu wylądowali. Jak czasami, wiesz, znalazłam się w centrum handlowym, patrzyłam na przykład w czasie wyprzedaży, w tych dużych sklepach, jak są deptane te ciuchy, jak to wygląda, że my 9 milionów ton żywności wyrzucamy do śmieci, że to jest ilość żywności, która byłaby w stanie wykarmić warszawiaków przez 10 najbliższych lat. I my pragniemy być zdrowi, nadprodukcja żywności, plastikowa żywność, po prostu rozwój chorób z autoagresji i tak dalej. I my nie jesteśmy w stanie połączyć tych po prostu klocków, tych puzli i tak dalej. No hej, tak się nie da, tak nie można. Z jednej strony żyjemy w kraju, no, katolickim, prawda? I na przykład ostatnio miałam rozmowę na temat żywności, żywienia. No przecież jesteśmy w okresie postu. W tym czasie, kiedy chcielibyśmy rzeczywiście tak się zastosować do tego, no to ten okres 40 dni to był okres pięknego postu, zarówno od produktów żywności, która cię obniżała twoje wibracje, czyli w kontekście na przykład mięsa, takiego twardego pożywienia, ciężkiego, ale też i używek. Nie, jak wczytasz się, to jest ten okres postu przedświątecznego, na przednówku, kiedy oczyszczasz swój organizm. I co? Idziemy do kościoła i wybieramy to, co chcemy wybrać, ale już na przykład w kontekście tego, proszę bardzo, w trójce produktów najczęściej wyrzucanych jest życie zwierząt. Są wędliny, jest mięso. No to gdzie my w tym wszystkim jesteśmy właśnie zagorzałymi katolikami, jeżeli wybieramy tylko to, co chcemy wybrać, co jest nam wygodne, a niewiele chcemy dać z siebie, prawda? To był okres nie tylko oczyszczania organizmu i wejścia na dietę taką bardziej lekkostrawną, ale w tym wszystkim jeszcze było coś jeszcze. No podniesienie wibracji, w tym był element duchowy. Po prostu, no tak. I to ma olbrzymie znaczenie w kontekście tego, co ty jesz i jak to się przekłada też nie tylko na twoje zdrowie, ale na twoje samopoczucie, na twoje emocje i tak dalej. Więc jakby to są naczynia powiązane. To dbanie o siebie, bo mnie zapytałaś, jak ja dbam o to, żeby mieć dobrą energię. To jest dla mnie układanka puzli. Ja o tym myślę, ja myślę o tym każdego dnia. Zresztą ostatnio na warsztatach polecałam też książkę właśnie Intuicja Boski Drogowskaz na co dzień. Właśnie o diecie. Ja nie lubię słowa dieta, bo ja uważam, że... Dieta jest teraz używana bardzo redukcyjnie, nie? Jako wyrzeczenia. Przecież dieta to jest sposób jedzenia, to co my jemy. Nie, to jest pokarm. Pokarm, tak. Pożywienie, nasze paliwo. Ale tak raz jeszcze powtórzę. To, co dla jednych lekarstwem, dla drugich może być trucizną. Mi bardzo dużo dało jednak możliwość uczenia się medycyny ajurwedyjskiej i ona pięknie pokazuje, że tak naprawdę twoje pożywienie, no medycyna chińska rzeczywiście używa tych słów, że matką większości chorób jest zła dieta, ojcem stres, więc tam pojawia się ta dieta, ale dieta jest dla mnie kwestią pożywienia, tego co wkładasz do ust, pokarmu, o tak. Natomiast ja nigdy nie byłam na diecie, po prostu wyznaję zasadę, że dieta ma być szyta na miarę, ma być dopasowana do konstytucji twojego organizmu. I te konstytucje organizmu rzeczywiście ta medycyna ajurwedyjska określa, no, i dopasowuje tak naprawdę ten styl życia, tą dietę do tego, żebyś żyła tak, żeby twoje emocje były w porządku, żebyś nie jadła tego, co będzie cię po prostu pobudzać. No sama ajurweda mówi o tym, że ajurweda, wiedza o życiu, czyli higiena dnia codziennego, co robić, żeby dobrze się czuć, żeby nie chorować i żeby mieć radość w tej podróży zwanej życiem.
To jest piękne, tak. Aga, chciałam Cię też zapytać jeszcze o to, właśnie jaki, już trochę pytałam o to, ale tak jakbyśmy miały tak bardziej, może też ogólnie powiedzieć o tym, co możemy zrobić, żeby mieć lepszą odporność. To ja wiem, że to jest jakby kwestia tego, co my jemy, to jest kwestia tego, już dużo o tym mówimy, nie? Dzisiaj to, jakimi ludźmi się otaczamy, jakie rzeczy czytamy, słuchamy, czy odpoczywamy, ale czy masz właśnie też jakiś kilka takich prostych rzeczy, które właśnie robisz. Ja wiem, że to jest układanka, ale jakbyś nam trochę powiedziała więcej o tej układance. Wiesz co, ta odporność to jest jakby klucz, to jest absolutnie klucz, to znowu wrócę do początku. To jest układanka puzli i to jest wieczne wiosłowanie pod prąd. Może nie dla mnie, bo dla mnie to jest coś naturalnego, ale dla większości ja to absolutnie rozumiem, bo to jest jednak przestawienie trochę nawyków. Znaczy, pierwsza rzecz, odstawić cukier. Nie ma miejsca na cukier. To jest narkotyk. To jest regularny narkotyk. Piszę o tym w tej książce, gdzie na uniwersytecie, powtarzam to cały czas, na uniwersytecie w Dijon zrobiono badania, bo tu jest akurat rozdział też o mikroodżywianiu komórkowym, gdzie białym myszkom podano kokainę, z którą miały styczność, i cukier. Kokaina jest regularnym narkotykiem, za który można pójść do więzienia. Znaczy, za który się pewnie idzie do więzienia. Nie wiem, nie mam z tym styczności. Natomiast cukier mamy wszędzie. Mamy w sklepikach szkolnych, wszędzie, wszędzie, na każdym, wiadomo, wszędzie, na każdej półce, nawet w chlebie tostowym. To jest regularny narkotyk. I często mnie pytają różne osoby na wykładach, warsztatach, co zrobić, żeby odstawić cukier. Nie jeść cukru. Przepraszam, lepszej odpowiedzi nie Nie znalazłam. kupować, nie jeść, Nie nie? jeść cukru. Wiem, że odejście od tego narkotyku to jest, no, nikt jeszcze łatwo nie przeszedł. Od tak nie wyłączył światła i nie skończył z narkotykiem. Małymi krokami zastępować czymś innym, no bo mamy też cukier w owocach, mamy cukier w skarbach natury, jak daktyle, morwa, nie wiem, suszone owoce, jak chociażby figi, gdzie masz ukrytą słodycz lata. Na temat odporności napisałam w dwóch pierwszych książkach 1500 stron. Będzie nam bardzo trudno to Podsumować. zgłębić. Natomiast poukładać te puzzle. Pamiętajmy o tym, że jeżeli my nie jesteśmy wyspani, a nawet dobrze najedzeni, nasz układ odpornościowy pikuje w dół. Sen jest bardzo ważny. Jeżeli idziemy spać o 2 w nocy i śpimy do 10, czyli teoretycznie przespaliśmy 8 godzin, czyli tyle, ile mówią, że trzeba przespać. A guzik, No, rytm gucio, dobowy. rytm dobowy, trochę jak się śmieje, patrzeć na świat natury. Z kurami idziemy spać, z kurami wstajemy. Ja mam taką śmieszną sytuację, jak jest już tam po 22, 20:30, 22:30, coś tam jeszcze się krząta po kuchni, a Luna siedzi jak ta kuropatwa i patrzy tak na mnie i tak mi już pokazuje. Wracaj do łóżka. Że już mamy iść w stronę schodów. Jak tylko idę w stronę, to ona tru. Więc sen tu jest absolutnie kluczowy. Tu my często sobie nie zdajemy sprawy z tego, że po prostu zdrowy sen jest bardzo ważnym elementem naszej odporności. Tak samo jak żywność, tak samo jak emocje, tak samo jak aktywność fizyczna. Zobaczmy, jak wygląda piramida żywienia Światowej Organizacji Zdrowia. Mamy żywienie, 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 czy tam żywność, 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 a na szczycie, co akurat w przypadku piramidy żywienia jest na dole, bo Tak, wygląda tak. tak, i to, co jest tu, no to powinno być tego najwięcej, to jest sytuacja taka, że Żywność. to jest Aktywność. aktywność fizyczna. Tak, to jest Nie ma to. zdrowia bez aktywności fizycznej. Nie ma zdrowej głowy bez aktywności fizycznej. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. No tutaj żywienie tu jest kluczowe. Pamiętajmy o tym, że są oczywiście myki takie, żeby nie zasuwać na wieczór czegoś, co będzie się nam trawić. No nie jemy na wieczór mięsa, nie jemy ciężkich potraw, bo po prostu organizm musi to strawić. No tu się super sprawdzają węglowodany, tylko takie dobre węglowodany, nie wiem, makaron kiszowy z warzywami na 3 godziny przed, jeżeli ktoś potrzebuje takie coś więcej, no zupy, kremy, to jest opcja, bo one nas tak fajnie utulą i tak dalej. Śniadanie białkowo-tłuszczowe, jemy wtedy, kiedy jesteśmy głodni, jemy do zaspokojenia głodu, jemy małymi, no, w sensie do zaspokojenia głodu, nie tam, że właśnie tutaj korytko, nie wiadomo jakie, nie łączymy węglowodanów z białkiem, bo potem nam się chce spać. I kolejna rzecz jest taka, żeby to po prostu było jak najwięcej prawdziwej żywności. Prawdziwej żywności. Nieskomplikowanej, niemodyfikowanej, nie wiadomo jakich kuchni fusion, tylko po prostu
prawdziwego jedzenia, jak czosnek to polski, a nie chiński, jak skarby natury to proszę bardzo, czarne owoce, czyli teraz akurat super, nawet co ja ostatnio kupiłam, bo mi się skończył w sklepie właśnie z ekologicznym sok z czarnego bzu, wszystkie takie myki, no Ania, to jest pół tysiąca stron, ja nie wiem od czego bym miała zacząć, zapraszam na kanał, naturalnie od kuchni, tam znajdziecie na YouTube, tam znajdziecie więcej, bo ja też mam takie poczucie, zawsze mam taki... że tak bym chciała, wiesz, o każdym powiedzieć bardzo dużo i takie liźnięcie tematu to jest takie jakieś śniadania białkowo-tłuszczowe na kanale. Jest ostatnio właśnie śniadanie białkowo-tłuszczowe, bo zrobiłam też śniadanie słodkie na bazie skarbów natury. Ja akurat nie jestem fanką słodkich śniadań, bo ja w ogóle dla mnie wszystko jest za słodkie. Natomiast zaraz szybciutko zrobiłam to śniadanie słodkie, żeby pokazać też, że może być słodkie, zdrowe słodkie, dlatego że smak słodki jest bardzo ważnym smakiem. To jest smak miłości. Także to nie jest smak, z którego powinniśmy rezygnować. Rezygnować to mamy z cukru, ale nie ze smaku słodkiego. Jest mnóstwo cukru, myków, gdzie jest smak słodki. Więc macie śniadanie na słodko, na zdrowo, napakowane skarbami natury, między innymi makiem, źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych. I dlaczego mak? Ja zawsze mówię, dlaczego mak ma być tylko na święta? To jest mega skarb natury. Dodajcie łyżkę maku do owsianki i tak dalej. Także tam odsyłam, tam jest przepis. I jest śniadanie białkowo-tłuszczowe i ja jestem fanką białkowo-tłuszczowych śniadań, bo one po prostu dają mi siłę i power. Więc tam są naleśniki z mąki orkiszowej, 100%, takiej z starej, przemiału, genialne mąki i produkty prawdziwe dostaniecie w ogrodzie Szambala, cudowne miejsce, które opisałam w drugiej części książki, niesamowita enklawa ekologiczna, ja zawsze po prostu mam aż łzy w oczach, bo zamawiam raz na tydzień warzywa od Marty Gładu, ja po prostu mam też wielką potrzebę wspierania takich miejsc, bo jak nam znikną takie miejsca, to cholera nam już tylko apteka zostanie. To nie jest dobry, tak. To nie jest dobra perspektywa. Tak. Słuchajcie, no tak, ja po prostu jak ten karton przychodzi z tych papierze, ta rzepa, te ziemniaki, ja po prostu mam wrażenie, że ja wracam do ogrodu dziadków. I dla mnie to jest Bentley, to są klejnoty XXI wieku. Przepraszam, nie marzę o Bentleyu. Ja bym chciała tak żyć, żeby nie musieć mieszkania zamykać. Tak jak właśnie Marta Gładyń mieszka na Roztoczu. Ona nie musi zamykać mieszkania i to jest wspaniałe. O, cieszę się bardzo, że właśnie te osoby, które oglądały, wiedzą przepis i robią te naleśniki, to mówią, że smakuje. No to są takie naleśniki, które akurat teraz to dosyć często robię, bo wiadomo, że dzieciaki to naleśniki, ale naleśniki, które mają w sobie 100% mąkę orkiszową, pozdrawiamy świętą Hildegardę, dodatkowo jajko i mleko, akurat ja używam mleka ryżowego z odrobiną wanilii naturalnego, to też jest taki fajny posmak wtedy dla dzieciaków, natomiast no nie pszenica, nie biała mąka modyfikowana genetycznie, strasznie popsuta i to jest po prostu dramat, także nie mleko krowie, która jest dla cielaka, nie dla nas, nie cukier i nie... co tam było dalej? Mleko, cukier, pszenica. Pszenica. I nie alkohol. Tak, nie. I nie alkohol. Ja miałam ostatnio... A jeżeli macie ochotę zgrzeszyć, badania pokazują jedna lampka wina dla kobiet na tydzień, dwie dla mężczyzn, bo mężczyźni mają silniejszą wątrobę. Ale wtedy w wysokich wibracjach. Wszystko jest dla ludzi, słuchajcie. Natomiast w wysokich wibracjach. Nie wtedy, kiedy mamy zły nastrój, nie wtedy, kiedy jest smutek. Nie wtedy. Wtedy to wanna, muzyka, wypłaczcie się, wyryczcie, wytańczyć, co tak wam w duszy gra. Mleko kokosowe też, roślinne, szukajcie roślinnych. To też dobierajcie, bo mi akurat podchodzi to mleko ryżowe z wanilią. Akurat do naleśników, tak Franek zaakceptował i tak dalej. Natomiast naleśniki mega. O, bigos jest też, znajdziecie super przepis na odczarowanie na kanale bigosu, bo ja to zawsze mówię, Boże, co dobrobyt robi z ludźmi. Bigos, ten stary, dobry polski bigos, tam nie było mięcha. Błagam, tam nie pływały kawałki trupów. Połączenie smażonej kapusty z mięsem, ja nie mówię, że to nie jest smaczne, jest wielu zwolenników. I do tego pajda chleba, no przepraszam, jak możesz się po tym czuć dobrze? Jak? No, to jest ekstremalnie ciężkie. Tak. Natomiast bigos wegetariański, on jest chyba wegański nawet, nie, no wegetariański, bo tam akurat do smażenia użyłam masła klarowanego. Natomiast jak ktoś chce zrobić w opcji wegańskiej, to wystarczy użyć oleju kokosowego i bardzo pięknie się równoważy, słuchajcie,
bardzo pięknie się równoważy kapusta kiszona ze słodyczą oleju kokosowego, tylko dobry olej kokosowy. Proszę, nie próbowałam, przetestuję. Bardzo dobrze, słuchaj, świetnie, tylko pamiętajcie jedną rzecz, że w przypadku, no bo czym innym jest kwestia połączenia kapusty smażonej z mięsem i tak dalej, i takie trudne dla strawienia połączenie. Natomiast my zapominamy, że za wzdęcia często jest, tamto to jest kwestia trawienia i obciążenia układu trawiennego, ale za wzdęcie, jeśli chodzi o kapustę kiszoną, odpowiedzialne są olejki eteryczne. I jak my będziemy smażyć kapustę kiszoną, ale zamkniemy ten garnek bez mięsa i tak dalej, tylko kapustę, to te olejki eteryczne zostaną w tym garnku i jak my je spożyjemy, nadal będą wzdęcia, nazywając rzecz po imieniu. Więc chodzi o to, żeby ten bigos, ja o tym mówię w tym materiale, tak jak smażysz na oleju kokosowym czy na maśle, to po prostu smażymy przy otwartym garnku i wtedy te olejki eteryczne wylatują do góry. Zupełnie odwrotnie. Nunka, już czekaj, poczekajcie, nie mówię, proszę, ona, słuchajcie, już nie gadam, spokojnie, chodź kochanie, dobrze, jak byłaś dzielna, proszę, mówić. Upomniała się o swoje. Tak. Słuchajcie, a zupełnie inaczej jest w przypadku ziół, bo jak mamy sytuację taką, że często mówię właśnie o naparach, jak jest herbata z lipy, która też ma olejki eteryczne, to wtedy jak robimy sobie napar z lipy, to zamykamy. Zamykamy, słuchajcie, ten kubek, żeby te olejki eteryczne po prostu nam nie uciekły, no bo one są z kolei odpowiedzialne za to, żeby nas ukoić, żeby nas tak wyciszyć, uśpić, bo herbata czy napar z lipy jest genialny też dla dzieci, on jest nie tylko dobry przy przeziębieniach i tak dalej, natomiast jest świetny też właśnie, żeby wyciszający dla tych osób, które mają problemy z zaśnięciem, no to tutaj mamy całą plejadę, mamy werbeny, mamy lawendę, ale mamy właśnie melisę, mamy rumianek i mamy między innymi właśnie lipę. Ja właśnie popijam majera, rumianek, przepraszam, z gruszką, uwielbiam. Bardzo dobre połączenie. Agnieszko, ja wiem, skarbie, że nam już się trochę kończy czas, więc ja Ci chciałam jeszcze zapytać, co my możemy dla Ciebie zrobić i gdzie my Cię możemy znaleźć, bo książka jest po prostu fantastyczna. Ja czytałam ją jeszcze, niestety nie skończyłam, ale czytam do poduszki, jest super. Właśnie, gdzie my się możemy, Aga, znaleźć? Jak znaczy, zapraszam, na pewno zapraszam na Naturalnie od Kuchni, na kanał na YouTube, to tam znajdziecie uzupełnienie tych wszystkich książek. To jest troszeczkę łatwiej. Ten kanał powstał właśnie w czasie COVID-u i totalnego lockdownu. I też wtedy sobie pomyślałam, co zrobić dobrego, jak ten czas wykorzystać, bo wcześniej, jak mnie pytano właśnie o kanał na YouTube, nie było przestrzeni, nie było czasu i tak dalej. Wtedy nawet na początku to był ten totalny lockdown, więc ja zaangażowałam też Franka i tak dalej, żeby coś się działo i tak dalej, żeby przerzucić tą energię, żeby właśnie coś dobrego zrobić i tak dalej. Więc na kanale Naturalnie od Kuchni na YouTube znajdziecie przepisy i co tam potrzebujecie, różne opisy skarbów natury, roślin oczyszczających powietrze i tak dalej. W soboty, zawsze w soboty, no chyba, że coś tam się dzieje, ale to wtedy nieobecność odrabiam w tygodniu, są nasze spotkania live, to tyle, co mogę dać od siebie też drugiemu człowiekowi. 9:30, do dziś cały czas mnie ludzie pytają, czy mnie się chce i ja zawsze powtarzam, wiecie co, nie tylko mnie się chce coraz bardziej, bo tam się zebrała tak cudowna, wspaniała grupa, taka wspaniała grupa wsparcia, integracji i właśnie to, wspierajmy się w tej podróży zwanej życiem. 9:30, to jest, słuchajcie, to jest, już jest tak, że ja normalnie się przygotowuję, się cieszę, ja sobie po prostu ziółka zaparzam, 7 rano wstaję i tak dalej. Uwielbiam te spotkania i bardzo, bardzo je doceniam. Natomiast co 2 tygodnie też, z racji tego, że nie mogły się odbywać stacjonarnie warsztaty, to przygotowuję takie warsztaty, to już są wtedy grupy zamknięte na Zoomie, mamy też często gości z całego świata, którzy sobie później odsłuchują. To są warsztaty płatne. Te najbliższe warsztaty są poświęcone zdrowiu, energii i witalności kobiet. Tak właśnie w oktawie Dnia Kobiet. Więc jeżeli ktoś pragnie do nas dołączyć, to zapraszam, poproszę o maila pod adres wzmocnijsiebie@gmail.com i to jest tam pod tym adresem czuwa nasza wspaniała Agata. Wysyła plan warsztatów, cały opis i to jest wtedy taki plus minus 4 godziny, zazwyczaj dłużej, ale my tam się chichramy, oczywiście wiedza jest przekazywana, czasami sobie tam popłaczemy, odwodnimy się, natomiast teraz jest stricte warsztat, który tak mi w duszy grał, bo one są zawsze tematyczne.
stricte poświęcony zdrowiu kobiet. Już czas, drogie, wspaniałe, wyjątkowe kobiety, już czas, żeby zadbać o siebie, żeby o sobie nie zapominać, żeby to była higiena nasza. I że nie jest to nic dziwnego, że my potrzebujemy czasu dla siebie. To jest, zawsze powtarzam po prostu, w krajach, które są uboższe jak Afryka, najpierw je mama, żeby mieć siłę, żeby nakarmić dzieci. Troszeczkę musimy po prostu odwrócić sytuację. Ja wiem, że wychowaliśmy się w kraju, gdzie ten kult matki Polki jest niesamowity, my jesteśmy wspaniałe, ale w tym musi być znowu równowaga. Warsztaty są co 2 tygodnie tematyczne, więc już jesteśmy po wielu, wielu, wielu warsztatach. Natomiast te bardzo, bo ja też często słucham, słucham podpowiedzi i wiele warsztatów, które się pojawiły, czy to o esencjach roślin, o ziółka i spółka i tak dalej, właśnie były stricte o odporności warsztat. Natomiast ten, czekałam na ten Dzień Kobiet, żeby to był warsztat właśnie, i tam jest cała plejada. I na koniec też pragnę powiedzieć o liście książek, które powinny być blisko kobiet, jak książka Ciało Kobiety, Mądrość Kobiety, no, encyklopedia napisana przez lekarz ginekolog. Więc to jest stricte warsztat właśnie poświęcony energii i skarbom natury, które wspierają nasze zdrowie. Papaja. Kto z nas wie, że papaja jest owocem aniołów i jest dedykowany kobietom z obciążeniem nowotworowym, jeśli chodzi o piersi, bardzo dobrze zbadana i tak dalej. Więc dużo wam będzie. Głównie właśnie to jest witalność, energia, i zdrowie nas kobiet. Z kolei ktoś pytał, gdzie można, czy można książki kupić za granicę. Tak. Nie wiem, jak z księgarniami. Na pewno wysyła Agata, czyli pod adresem wzmocnijsiebie@gmail.com można zamówić, którą tam pragniecie z książek u Agaty, z dedykacją wtedy, bo to jedyne miejsce, gdzie można z dedykacją. Natomiast wtedy w taki sposób wspieramy mamę Agaty, która jest w śpiączce. Zresztą ty, Aniu, wiesz, bo tam wszędzie zawsze na końcu jest napisane, że wspieramy, każda książka wspiera panią Grażynkę, która jest mega dzielna. Już wielokrotnie lekarze różnie mówili, a pani Grażynka nam śpi, ale się nie poddaje. Z nami cały czas ta energia życiowa mniej płynie, więc wspieramy, bo opieka nad osobą w śpiączce to jest opieka w tym kraju bardzo, bardzo kosztowna. Więc jest droga zamawiania pod wzmocnijsiebie@gmail.com, także tam wszystko, warsztaty, zamówienia książek. A teraz obecnie wiem, że w księgarni Merlin wystartowali z wiosenną promocją i tam też, tylko nie wiem, czy wysyłają za granicę, trzeba sprawdzić, to słuchajcie, można skorzystać. Ale też właśnie z okazji Dnia Kobiet to też się podzielę, bo ja się cieszę, jak są też takie fajne rzeczy się dzieją, takie różne miejsca, bo mój wykładowca, bo ja teraz kończę ziołolecznictwo w Instytucie Medycyny Klasztornej, wspaniały doktor Różański, wynegocjowałam z Laboratorium Zielarza na wszystkie, słuchajcie, produkty, na wszystkie produkty od doktora Różańskiego, właśnie ziółka i spółka i super rzeczy, takie kombinacje ziół, macie na kod naturalnie minus 10%. Mam nadzieję, że to będzie tak ponadczasowy kod, więc się z wami dzielę, bo bardzo, no, doktor Różański to jest naprawdę niesamowity człowiek, jeśli chodzi o ziołolecznictwo, więc cieszę się, bo jakość tych na przykład melisy, rumianku jest obłędna, czy na przykład mieszanki ziół, witamin i minerałów na wsparcie wątroby, co sobie zafundowałam z okazji Dnia Kobiet. Natomiast też cudowna Aga, tylko nie wiem, czy mi się to uda, nie wiem, czy Aga jest z nami, czy już zniknęła, może też mi się uda tutaj napisać. Tak, i też wspaniałe miejsce. I Aga, słuchajcie, nie, Agic, a poczekajcie, chyba tak, albo pel, coś takiego jest, a może com, przepraszam. Com, to tu też jest wspaniałe miejsce i Aga jest cudownym aniołem, ma niesamowite miejsce, jeśli chodzi o skarby natury, takie nasze kobiece, właśnie świece, herbaty, herbata na przykład siła kobiet i tak dalej, więc takie różne mieszanki i tam świece takie z esencjami roślin, cudowne miejsce i też na kod naturalnie Aga udostępniła do końca dnia dzisiaj minus 15%, więc ja zawsze mówię, że trzeba się dzielić takimi tak. skarbami, bo sama do swojego ulubionego sklepu ekologicznego jeżdżę zawsze w czasie happy hours, kiedy mają minus 10%. Takie czasy. Nie, ale fajnie, że tak jest, także przekazuję, bo zawsze u siebie na live się tym dzielę, a tu jestem w gościach, więc niech idzie tam w świat. Bo często też do mnie piszecie i pytacie właśnie o źródła dobrych, bo w przypadku skarbów natury kluczowa jest jakość produktu, jakość ziół, jak została wysuszona, gdzie zebrana i tak dalej, także tak to.
Super. To ja później też zamieszczę pod tym live'em jeszcze i na YouTubie, jak dodam właśnie adres e-mail, jeżeli chodzi o warsztaty i wszystkie. Tak, wzmocnij siebie @gmail.com. Ja tylko zobaczę, czy tutaj nie pomyliłam tego Łagi. Agic. Nie, to jest odwrotnie. agicnaturals.pl. No, jeżeli mamy chwilę, to jak spróbuję tak napisać. A ja zaraz zrobię screenshot i zapamiętam. Dobra. Ty jesteś bardziej, Ania, ogarnięta. Naturalizm. Dobra. I tak jest. I tutaj. No, mamy. A laboratorium zielarza to po prostu laboratorium zielarza pisane razem. I tam wtedy też. I tu, ja muszę tylko właśnie. Jak naturalna blondynka, niefarbowana totalnie. Jeden kod. Naturalnie. Tak jest najprościej, nie? Takie tak rozwiązania są najlepsze. Tak jest, tak jest. Agnieszko, więc bardzo ci serdecznie dziękuję. Bardzo ja dziękuję, gratuluję. To szybko minęło. Co nie, jak to szybko mija, taka przyjemna rozmowa. Nie wiem, czy zauważyłaś, dokleiłam tylko... Buźkę? Nie, to jest właśnie ten certified... oznaka, że to jest, wiesz, legalny handel, nie? Jakby, wiesz, ten ekologiczny, nie? Więc sobie dokleiłam, miałam z bananów. Myślę, że bardzo tutaj dobrze pasuje. Wiesz co, pasuje, bo też kolejna rzecz jest, Ania, że wszystkie te książki udało mi się wydrukować na papierze ekologicznym. To jest piękne, nie? Ten papier jest, tak. Że po prostu powstaną książki o naturze, które, żeby powstały, to trzeba zniszczyć świat natury. No nie, nie, nie. To jest oczywiście duże przedsięwzięcie, żeby tak się stało. I między innymi właśnie Laboratorium Zielarza mi w tym pomogło tym razem, bo różni dobrze ludzie w tym pomogli w kontekście papieru ekologicznego. Natomiast to się udało. Ogród Szambala, bo tu pani pyta, tak, cudowny. Ja dzisiaj złożyłam zamówienie, bo to jest do wtorku, zawsze do wtorku do 12 można zamawiać i wtedy bodajże w czwartki przywożą. Więc ja już dzisiaj zamówiłam, bo mi pani od razu ostatnio ogrodnicy powiedzieli, że ja jestem zawsze za 5-12 jako ostatnia i potem brakuje. Zabrakło ostatnio ziemniaków i tak dalej, więc dzisiaj już poszłam grzecznie i zamówiłam dzisiaj i nawet chleb jeszcze z kurkumą mi się udało złapać, także jutro do 12 wiem, że zajmują zamówienie. Ale słuchajcie, to jest genialne, bo szalenie to podoba właśnie to. Nie ma, skończyło się. Na to, co dobre, trzeba poczekać. Na przykład ostatnio była taka sytuacja w Laboratorium Zielarza, że długo nie było mojego ukochanego rumianku. Ja nie jestem uzależniona od cukru, ale od rumianku, który kocham, bo się z dzieciństwem kojarzy. Nie ma, nie ma, nie ma. I mówią tak, no nie ma, nie możemy dostać tego dobrego. Przyjechał, tam też Melisa przyjechała, odesłaliśmy, niedobre. Ja mówię, trudno, na Bentleya trzeba poczekać, na Bentleya w naturze. Także to jest cudowne. No więc nie dostałam kapusty kiszonej, w tym tygodniu ma przyjść. Ale to jest właśnie tak, jak kiedyś było, nie? Że nie można było od razu dostawać wszystkiego, nie? I spełnić z tych zachcianek, by się miało. Zużyć to, co masz i tak dalej. Genialnie, uwielbiam, tak. Uwielbiam. No. Bardzo dobrze, wracam do tego, co było. Bardzo to doceniam też i to jest wspaniałe. Czekam na paczkę, już później przyjeżdża kurier raz w tygodniu. Praktycznie, wiesz, mało chodzę do sklepu, bo jak sobie zamówię właśnie taki prawdziwy warzywa, to potem myślę, kombinuję, co z tego zrobić i tak dalej. Poza tym, jak zamówisz prawdziwą żywność, prawdziwe jedzenie, to masz sytuację taką, że ja na przykład potem jem ziemniaki stamtąd z kapustą kiszoną. Ja już jestem po prostu w siłym niebie. Obleję jeszcze dobrą oliwą, czy na przykład nawet olejem lnianym i po prostu... I to jest prawdziwa żywność. To zupełnie też inaczej smakuje, nie? Jest w ogóle inna energia, nie? I nie jest to ciężkie. To jest ale to jest przede wszystkim mniej potrzebujesz tej żywności i ty wiesz, że to jest prawdziwe jedzenie. To nie jest plastik. Jak pójdziesz do fast foodu, to masz kolejną rzecz. Ty możesz się napchać, ale ty po 2 godzinach będziesz głodny, dlatego że to są po prostu puste kalorie. Twoje mikroodżywianie komórkowe, twoje komórki, jak w bajce było sobie życie, jedna z genialniejszych bajek, będą po prostu cały czas wołać, hej, ale ja jestem głodny. Ja nie dostałam witamin, minerałów, wartości odżywczych. Czym się karmią komórki? Co one się kebabem karmią? One chcą witamin, minerałów, po prostu prawdziwej żywności. Nie dostaną, będą wołać, będą wołać, będą wołać. I tak możesz siedzieć w tym fast foodzie, co 2 godziny tam chodzić po prostu, tak, SpongeBobem się staniesz, ale nie nakarmisz komórek. Nie nakarmisz. To jest to, że jest ten głód jakościowy, ilościowy. My się głównie
w tych czasach skupiamy na tym ilościowym, a tu chodzi jeszcze o tą jakość, nie? Żeby odżywić to ciało dokładnie. Nie, nie, nie. Jakość. Jakość ma znaczenie. To przede wszystkim jakość, nie ilość. Właśnie. Mniej znaczy więcej, ale jakość ma olbrzymie znaczenie. Tak. Szczególnie dla naszego zdrowia, samopoczucia i naszych emocji. Również. Aga, więc jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję. Tu widzę, że jeszcze mamy komentarze, jaki ogromny ogród, dzieci tylko no szczęśliwi ci, którzy mają ogródki swoje, no wspaniale, to jest Bentley, no, kawałeczek ziemi, żeby móc na boso pobiegać, uziemić się i tak dalej, słuchajcie, odejść od tych komputerów. Ja odsyłam też na kanał w kontekście tego a propos właśnie całościowego dbania, bo to ma olbrzymie znaczenie też, no, rośliny, ja mam tu wszędzie, o, tu gdzieś tam, tu widać tak, stoją storczyki, bo one mają odwróconą fotosyntezę, więc są idealne do sypialni i tak dalej, tu mam gdzieś blusz, tu mam monsterę, tych roślin wszędzie i w pokoju frania wokół komputerów mam bardzo, bardzo dużo, no bo żeby neutralizować elektrosmog, no pamiętajmy, że no to jest po prostu ciało obce, no bardzo doceniam, że się możemy tak połączyć. Takie czasy nastały, Jetsonowie, nie Flintstonowie, chociaż mnie jest zdecydowanie bliżej do bajki Flintstonowie niż Jetsonowie, natomiast pamiętajmy o tym, że to jest coś bardzo nienaturalnego dla nas. To jest generalnie elektrosmog, dlatego jak chcesz, pragniesz dobrze spać, odstaw ten telefon, najdalej jak się da po prostu. Ja mam budzik tu, bo wszyscy mówią, no tak, ale ja mam budzik w telefonie. No błagam, jaki budzik? Co ty chcesz spać po prostu przy mikrofali, mini mikrofali? Ja mam budzik taki stary, wiecie, jak Gierkowski. Tit, 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 tit. Tyka, to tykanie mi dobrze robi, słuchaj, no taki chcesz tik, tik, tik. Potem budzik się regularnie włącza, jego tam klap, jak za starych dobrych czasów. Natomiast przede wszystkim to, co no raz, że ekran i to światło jest dla nas bardzo nienaturalne, no to co najbardziej, najszybciej będzie nam neutralizować te jony szkodliwe dla nas i sztuczne, i tak bardzo wybijające nas z równowagi. No przede wszystkim, nie? Tak, Matka Ziemia, idź do lasu, po prostu idź do lasu i przytul się do drzewa i natychmiast zobaczysz, że będziesz miała ciarki po całym ciele, bo natychmiast jest neutralizacja. To wspaniałe drzewo zabierze ci to, co jest ci niepotrzebne, a da ci to, żebyś po prostu poczuła się w homeostazie. Tak. I to jest właśnie piękny czas, jakby piękne podsumowanie, myślę, tak. Dziękuję za życzenia tutaj, jakie piękne. Słuchajcie, to jest też wspaniałe. Ja dzisiaj poszłam i kupiłam sobie, znaczy sobie i swojej przyjaciółce, dwa bukiety tulipanów. Ja wolę jednak te w doniczkach, też patrzę pod kątem nawet finansowym, że drogie te tulipany, piękne, ale drogie, a za to bym miała już dwa krzaki w doniczkach. Natomiast pomyślałam sobie, że to jest taki dzień. Później te bukiety tak rozkładałam i każdej kobiecie wręczałam. I to jest taka radość, że dzisiaj po prostu koło jaką kobietę, nie, małą, dużą, nawet Luna od mojego syna dostała jednego tulipana, którego postanowiła schrupać. natomiast to jest cudowne, jest zawsze mówię, że my mamy jakieś takie oczekiwania, że wiesz, teraz, no bo bym chciała tak, siak i owak. Hej, nie miej oczekiwań, bo one często nas rozczarowują, bo po co je mieć? To jest taka, wiesz, taka bezsensowna szuflada. Zobacz, co ty dobrego możesz zrobić dla siebie i to jest wspaniałe. Jak możesz się ukochać, a jak w pakiecie jeszcze dostaniesz, wiesz, bo ja weszłam z tymi bukietami, byłam taka szczęśliwa, że te dwa kupiłam, weszłam, a mój syn okazało się, że zrobił niezły szachermacher, bo nawiał z lekcji geografii, wziął ze skarbonki pieniądze i do sklepu, a ja w tym czasie do niego dzwoniłam, bo ja wyszłam i mówię, Franio, to ja wychodzę i tak dalej, jestem pod telefonem, on do mnie zadzwonił i ja mówię, słuchaj, gdzie ty jesteś, bo ja słyszę przecież na zewnątrz jesteś i tak dalej. A on mówi, no ja wyszedłem z Luną tutaj przed dom. Ja mówię, okej. Okazało się, że on wyszedł. Poszedł do sklepu. Ja wchodzę z tymi bukietami, taka ukochana, szczęśliwa, że ty tam te bukiety będę tutaj kobietom rozdawać. A Franiu stoi z tym bukietem i mówi, wiesz, ja nawiałem z geografii. Czy ty mnie usprawiedliwisz? Ja wiem, oczywiście. Także nagle, wiesz, jak nie masz oczekiwań i to jest tak, wiesz, no trochę jak w tym powiedzeniu, let it go, puść to, to słuchaj, wiesz, ten świat z tobą rezonuje, nie to, że trzymasz sobie te dwa bukiety, wchodzisz, a tam czeka na ciebie następny. Kolejny, no. Tak, to jest piękne. Tak, także ukochujmy się. Jutro też jest wspaniały dzień, żeby się ukochać.
Właśnie. Każdy dzień. Pojutrze Dzień też jest i wczoraj piękny. też był fajny. Dokładnie. Nie tylko w dzień w święto kobiet, co nie? To jest self-love, self-care, miłość bezwarunkowa do siebie samego. Od tego wszystko się rozpoczyna. Tak. Ja Nie mam to szukaj. narysowane i właśnie sobie codziennie przypominam. Dzięki temu też, no. Nie szukaj, bo to jest tak, my warunkujemy, my się przeglądamy w oczach drugiego człowieka, my tam szukamy Tak. ukojenia, gdzieś tam jakiejś akceptacji, tak? Zabalsamowania swoich ran i tak dalej. Posprzątaj u siebie, pokochaj siebie. I będzie dobrze. Emanuj tym, a zobaczysz, jak ci tam świat odpowie. Idziesz, kupujesz sobie dwa bukiety, a trzeci dostajesz gratis. Tylko musisz usprawiedliwienie napisać do szkoły. Z geografii. Także tak to właśnie. Ukochujmy siebie. Myślę, że tu też jest kolejna lekcja dla nas kobiet wspaniałych do odrobienia. Czas pokochać siebie i sobie to pokazywać. Każdego dnia coś dobrego zrobić dla siebie. No, w takim siostrzeństwie, dokładnie. Tak, 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 dokładnie. Więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Ja serdecznie dziękuję za ten piękny wieczór. I naszym oglądającym bardzo serdecznie dziękuję za komentarze, za to, że jesteście. Wszystkiego dobrego. Aniu, tobie dziękujemy. Dziękuję ci, że mnie zaprosiłaś. Bardzo miło. Czas spędzić razem, także trzymajcie się. Całuję mocno. Te osoby, które są ze mną dosyć często na spotkaniach, one wiedzą, że jak coś jest zaplanowane do godziny, to potem trwa dłużej, bo 15 razy się później żegnamy, więc ty jesteś gospodynią, więc ty czyni honory. Dokładnie. Nie włączę, bo nawet ja tego nie mogę zrobić. Dobra, ja już wyłączam, więc jeszcze raz wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Dbajmy o siebie. Pa, pa. Pa.